Witajcie drodzy kochani. Jest wiele coacherów i coacherek, które mówią o przejściu na 5G, przejściu na wyższe platformy, na siódmy wymiar, na szósty wymiar, na piąty wymiar rzeczywistości, na wyższe platformy, wzniesieniu się na wyższe wymiary. No ja chciałbym na ten temat coś powiedzieć, ponieważ przejście z niższych wymiarów na wyższe wymiary, jakby to jest tak jakby schody, które wchodzimy do góry, prawda, awansujemy. Tego, drodzy kochani, nie robi się w jeden dzień, ani w jeden rok, ani w dwa lata. Osoby awansują latami nieraz, robiąc medytację, robiąc głodówki, robiąc odpowiednią dyscyplinę transcendentalną, robiąc pudże z rana, śpiewając artyk z rana, adorując najwyższą osobę Boga, robiąc odpowiednią dietę wegetariańską, oczywiście ofiarując jedzenie, które jest praszadam, które jest jedzeniem uświęconym, ofiarowanym, jedząc takie tylko i wyłącznie takie jedzenie, to dzięki temu właśnie osoba się wznosi na wyższe platformy. I dzięki wyrzeczeniu się owoców swojej pracy, czyli po prostu dzięki adorowaniu bóstw, dzięki ofiarowaniu jedzenia, owoców, kwiatów bóstwom, czy to w formie salikrama, w formie kamienia, który jest w Indiach bardzo znany, jest bardzo popularny. Salikram to jest właśnie kamień, który jest święty. Ja dodam, że salikramy są ożywione odpowiednimi mantrami. Nie wszystkie, ale część z nich, którą posiadają osoby zaawansowane duchowo, te salikramy są ożywione. Jeżeli ktoś posiada ożywiony salikram, ten salikram jest jakby... Ta osoba jest jakby zobowiązana ofiarować owoce, kwiaty, wodę, kadzidło każdy dzień właśnie dla tego salikrama, bo to jest jakby takie bóstwo, prawda? Jeżeli ktoś ma bóstwa, z kolei Gornitai czy Radha Krishna, jakiekolwiek inne bóstwa, no to również jest osoba to zobowiązana robić pudże i śpiewać dla bóstw i ofiarować odpowiednie kadzidło i owoce i kwiaty i tak dalej. I odpowiednie praszada również, odpowiednie jedzenie wegetariańskie. Osoby, które twierdzą, że salikram jest zwykłym kamieniem, jakimkolwiek otoczakiem, czy przydrożnym kamieniem, czy zwykłym obsydianem, no to niestety się ta osoba się myli, ponieważ tak nie jest. Salikram jest obsydianem, ale po prostu jest kamieniem, który ma odpowiednie mantry w środku, jest po prostu kamieniem ożywionym. Wiele osób, które nie rozumieją tego tematu, twierdzi, że salikram to zwykły kamień, który gdzieś jest, no, ktoś go przyniósł z Himalajów i po prostu i w tej chwili nie powinno go się adorować, nie powinno mu się składać żadnych owoców, ani żadnych kwiatów. Oczywiście jest to nieprawdą, ponieważ od wielu tysięcy lat salikram był adorowany w Indiach, była robiona pudża, był robiony abiszek z jogurtu, z miodu, oblewany był wodą. No to po prostu powstawała dzięki czemu Charchamrita i to po prostu był taki system adorowania tego salikrama od wielu, wielu setek tysięcy lat. I tego po prostu nikt nie zmieni. W Indiach ludzie po dzisiejszy dzień adorują salikramy, jak również myją bóstwa, czy to jogurtem, czy mlekiem, czy wodą, bo to jest taki system, to jest taka kultura, to jest taka po prostu, no taki system dbania o salikram. Także ja chciałbym powiedzieć wam, drodzy kochani, że osoba, która zaprzecza temu systemowi dbania o salikram, popełnia obrazę. I jeżeli tego nawet nie rozumie, a twierdzi, że salikram jest zwykłym kamieniem, no to po prostu popełnia obrazę. I obraza, no, można odczuć, pobierając odpowiedniego rodzaju karmę w tym momencie. Oczywiście ta karma jest negatywna. No, jeżeli się czegoś nie rozumie, to lepiej zapytać, ale nie od razu twierdzić, dawać swojej opinii na temat salikramu, że to po prostu jest zwykły kamień, ponieważ nie jest to zwykły kamień. Kultura Indii ma wiele, wiele tysięcy lat i byli jogini, którzy po prostu dzięki swojej mocy mogli, po prostu dzięki swojej tylko malutkiej myśli, mogli uzdrowić daną osobę. Czytanie Mahaprabhu, wielka inkarnacja Boga, która była w Indiach 500 lat temu, tylko swoją myślą, tylko myśląc o sobie, że jest zdrowa, uwolnił daną osobę od choroby wrzodowej.
która była na całej skórze danej osoby. To po prostu tylko swoją praną, którą wysłał, wiązkę prany, którą wysłał tej osobie, uwolniła się ta osoba od danej choroby. Także osoby o wysokich bowisach, o wysokich energiach, pozytywnych mówię, bo też są osoby o wysokich energiach negatywnych i te osoby są wokół nas, czy to w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. Również istnieją osoby, które mają wysokie bowisy, ale w energiach negatywnych. Jeżeli osoba ma wysokie bowisy w pozytywnych energiach, swoją myślą, swoim dotknięciem, swoją pozytywną świadomością, może po prostu uzdrowić inną, drugą osobę z jakiejkolwiek ciężkiej choroby, nawet z raka, może po prostu uzdrowić drugą osobę. Bo ta dana osoba po prostu ma wysokie bowisy. Jeżeli są wysokie bowisy, wysoka energia, no to oczywiście ta osoba może uzdrawiać, może dzielić się tą swoją praną, swoją energią z innymi. I to właśnie chciałem powiedzieć w tym filmiku, że musimy awansować w naszym życiu, ale to nie robi się w jeden dzień, ani w jeden rok, ani w dwa lata, tylko że po prostu trzeba nad sobą pracować, trzeba wyrabiać siły duchowe. Tak jak to robi Sanjaya, który biega po wodzie, mimo że jest zimno, mimo że pada deszcz, on stara się przejść siebie samego, biegać 100 km, 150 km, a czy nawet może i więcej, zmusić to ciało do wysiłku, ponieważ każdy chce żyć wygodnie, usiąść w wygodnym fotelu, oglądać telewizję, używać swojego wygodnego samochodu. I ja popieram takich ludzi jak Sanjaya z tego względu, że po prostu gość chce przejść sam siebie, samego siebie. Zrobi wysiłek w kierunku awansu duchowego również. I dlatego właśnie mi się podoba to, co robi. Podoba mi się to, że biega, że mówi prawdę, że mówi rzeczy, które tak naprawdę są zakryte. I ja, drodzy kochani, was zachęcam również do robienia tapasji. Robienia tapasji jest zrobienie wyrzeczenia. Jeżeli chce nam się usiąść, stójmy. Jeżeli umysł myśli, że mamy być w domu, biegajmy. Jeżeli pada deszcz, jest zimno i nie chcemy wyjść z domu, by pobiegać, musimy wyjść z domu i pobiegać. Bo to jest po prostu kontrolowanie naszego umysłu. Musimy po prostu kontrolować nasz umysł. W takim względzie, by robić tapasję. Jeżeli woda w potoku jest zimna i nie chce nam się wejść, żeby tam siedzieć godzinę przynajmniej, czy tam 40 minut, to musimy siedzieć 40 minut lub godzinę w tej wodzie, by po prostu robić tapasję, robić wyrzeczenie. To jest nauka mistrzów. Taką naukę otrzymałem w Indiach. Ja dodam, że w Indiach istnieje góra Govardhan. Ludzie chodzą wokół tej góry 23 km na bosaka. Wychodzą z jednego punktu, wychodzą o 4, a przychodzą z drugiego punktu góry o godzinie 10. 4 godziny im to zajmuje obejście tej całej góry. Oczywiście w odpowiednim tempie, śpiewając odpowiednie pieśni. No, to jest taka moja uwaga na temat tapasji, że nie awansuje się tylko pstryknięciem dłoni i wejście na 5G, czy na 6 wymiar, czy na 7. Tylko po prostu trzeba nad sobą po prostu popracować. Robić odpowiednie wyrzeczenia, odpowiednią dietę, odpowiedni system funkcjonowania organizmu, odpowiedni system życia. I w ten czas awansujemy na ten 5 wymiar, 6 lub 7. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron promuje aronit, odpowiednik mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.